Bywać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej, ale nie o to chodzi, jak co komu wychodzi. No czekaj, hopie. To... Na co mam czekać? Wszyscy śpiewają, ty chcesz śpiewać. No jest festiwal w końcu, nie? No jest festiwal, ale ty tak śpiewasz, jak ten mój sąsiad, wiesz. A jak on śpiewał, ten twój sąsiad? No ja ci to musiał od początku powiedzieć. To godej, no. On ci się zgłosił na festiwal piosenki no. klasyczny. I opadną hopie, dziś ty nie umiesz śpiewać. A on go, to co? Niekiedy też nie umiem śpiewać, a idą, głoszą się i wygrają coś, no. Aha. I ja ci godą, jechał na ten festiwal. Pełno sala ludzi. Tak jak tutaj, w Zobrzu. Witamy Zobrze, hej, hej! Jak on ci zaczął śpiewać, no. To tak te ludzie pomału zaczęli wychodzić, wiesz. Ale siedźcie, nie wyłaźcie. Pierwsze dwa rzędy, potem dwa ostatnie. On patrzy, ze zadku tam dwóch siedzi, nie? Dwóch hopów siedziało. Ja, dwóch siedzi. I on się myśli tak, a ludzie się poszli, ale jury siedzi, to ja muszę do końca śpiewać. Miał rację, hop. No jak skończył, to idzie do tych dwóch hopów, co tam siedzieli. Panowie, bardzo wam dziękuję, żeście wy zechcieli do końca jako jury mnie wysłuchać, a te hopy tak patrzą jeden na drugiego. Nie, pado, zaro, co ty pieprzysz za kwanty sam. Joje palacz, a to jest stróż, pado, czekamy, aż się wyniesie stąd. Jeszcze mu powiedzieli, wypuszczymy cię tylnymi drzwiami, bo tam na ciebie czekają, bo ci chcą wcira zrobić, wiesz? Zefel, myślę, za jego śpiewanie. Ale Zefel, tyś mi teraz wspomniał taką rzecz, patrz, że teraz tak obserwuję ostatnio nasz kraj, co się w ogóle dzieje i tak patrzę na te nasze koleje i pociągi, wiesz? Aby to jest horror, co się dzieje. Josiew święta wybrał w podróż, moja teściowo przyjechała, wiesz? Ja przyjechała na, i sobie, na długo? No nie wiem, 3,5 dnia była, potem ją wyciśnię, ale to jest inna historia. Sej, i padą muter, pojademy się na wczasy, Kaś, padą pociągiem, autem nie jada, bo jest zima, mu strach trochę. Sej, do pociągu chciał wleźć, to mnie wciśli, a ją tak wciepli głęboko, że przez drugą szybę wyleciała. Pestu. Ja, ale w ogóle cuda na tej kolei, Zefel, godą ci. Słuchaj, Boek ci u mojego kumpla jakaś w centralnej Polsce, bo jego odwiedzić po kilkunastu latach. Posiedzieliśmy trochę, jakieś piwko, jakiś drink. On padał, wiesz co, ja cię już muszę zawieźć na dworzec, wiesz, miał pociąg, godą, dobra, zawieź mnie. Iż w tej taksówce mnie tak trochę ściskało, wiesz. Takie śpiwo godą, ale na tym dworcu znoń da toaleta, rozumiesz? On mnie wysadził, buźka, wchodzę na ten dworzec i szukam. Patrzę, jest szałka, WC i leca, Zefel, ale już mnie dolatuje do tej ubikacji, a tam ci taką wielką kartka i napis, awaria. Zefel, ja już cały siny, rozumiesz? Nie? Ale potem coś tam jest napisane, tak jeszcze znowu, tak się schylą, czytam, a tam ci napisane było tak. W razie potrzeby prosimy się załatwiać na własną rękę. A, widzisz. Zefel. Tak to może. Ja myślę, rozumiesz, że nic przyjmia. Ja ci powiem, Andrzej, a ja też na jednym perunie, też mi się tak chciało, wiesz, idę, patrzę, tam pisze dla pań i lecę dalej, dla panów, ja pan widzisz, dla pań, dla panów jest, a ty biedny hopie kaj do galor. Ale słuchaj. W końcu wlos po tych schodach na ten perun, mój pociąg już stoł, ja wskoczył szybko do wagonu, rozumiesz, padł, otworzę się drzwi z toalety, wiem, że na postoju nie wolno, godam, ale muszę, nie? Zrobił, co miał zrobić, ulga mi taką, rozumiesz, przyszła, wloszek do tego przejścia, co tam się ludzie do przedziałów, rozumiesz, cisną, otwarek się szyba i tak patrzę, a na tym dworcu ci stoi ta koporka, wiesz, i tak przytuleni do siebie, padłem, że nie patrz, jaką fajną porę, tak do siebie się godą i słucham, co oni go dają. I to wyglądało mniej więcej tak, ta działka do tego chopa, czy będziesz do mnie pisał, a on naturalnie, kochanie, czy będziesz do mnie dzwonił, jasne, moja droga, czy będziesz o mnie pamiętał, naturalnie, pocałowali się, ona wsiadła, wiesz. I przechodzi koło mnie, bardzo panią przepraszam, że tak ośmielam się pytać, ale widzę, że pani gdzieś wyjeżdża. Czy pani na długo opuszcza męża? Ona tak na mnie wyjeżdża i godą mi, proszę pana, ja do męża wracam. Ty, ale ci powiem,
Uważajcie z tymi wyjazdami, ale ci powiem jeszcze jedno, co mi się przydarzyło na dworcu w Katowicach. Słynny peron piąty to jest nic. Stoję w kasie po bilety, przede mną taki młody synek, chyba studyn, bo taki chudy, jakiś tam mantel miał. A koło tej kasy taki lekko nawalony facet oparty, stoi, nie? No i ten studyn do tej kasierki go do... Poproszę połówkę do Radomia. A ten nawalony, a dla mnie ćwiartka na miejscu. Andrzej, ale pierucha, ty no. Tam jeździsz kaś pociągami po świecie, no. Żeby co innego widzieć. Ty no przyjdź do nas na plac, na Familoki, wiesz, jaki się ciekawostek dowiesz. No przestań, długo mi nie było wody, co się tam dzieje. Ta hejdla, taka mineluwa, wiesz? No, ona tam mieszka na Dymnum. No i co? Jest tak trochę żol. Ja? Ja, bo ona dziennie rano z tym nylon bojtlem, z podbitym łokiem, idzie jeszcze z poprzedniego dnia na walunu. Aha. Do tych hasioków tam dźwigo te dekle, wiesz, oglądał. I przedwczoraj patrzał, ona idzie, dźwigo dekel. A tam w toś dzień przed tym wyciepnął lustro, żadło trzaskane. Jak ona ten dekel dźwigła, to ona się widziała w tym żadle. Aha. I ona go do kurcze. Ktoś trupa do hasioka wyciep. Wel. No i? Leci na komisariat, powiada, panie władzo, puśćcie prędko, do hasioka ktoś trupa wyciep. Ten policjant leci, dźwignął ten dekel, patrzy, powiada, no i to jeden z naszych. To jest katastrofa. A ostatnio nasza straż pożarna dostała telefon, że mają prędko przyjechać. Wezwanie, ja. Bo na gałęzi wisi kobieta. No na, i ten, na gałęzi kobiet? Na gałęzi i te strażaki jadą, ten strażak, ta drabina wyciągu, los nawies dymną ta kobieta. Powiada, jak się pani tam znodła na tej gałęzi? No właśnie. Ona powiedziała, no bo ja stoła przy drudze, a kibice jechali z meczu i ja się ich pytała, czy by mnie nie podrzucili. Ja ci powiem, Zefel, paradoksów, że no co ogodujesz? Andrzej, nie mogę ci więcej godać, bo nie wszystko idzie, płód za kulisami ci reszta. Czekaj, bo ja ci jeszcze coś powiem sobie, jakie w naszym kraju są paradoksy. Patrz, ostatnio ci wyczytał w jakiejś gazecie, że tak, seks możesz uprawiać od 15 lat, ale na seks możesz patrzeć, jak masz 18. Dziękujemy, to na razie. Rostomili, wyobraźcie się taką sytuację. Sytuacja może być troszkę z dalekiej przeszłości albo z niedalekiej przyszłości. I bardziej bych stawił raczej na te drugie, na niedaleką przyszłość, że idziecie do doktora. Tak, idziecie. Nie dzwonicie, nie tyle porada, ale idziecie go odwiedzić. No bo sytuacja też ma taką miejsce. Chłop idzie do doktora, siada się na stołku, go do dzień dobry, panie doktorze. Ja mam taki problem, bo wie pan, ja wczoraj przyszedł do domu i patrzę, a moja żona w łóżku z innym chłopem. No i ten doktor tak dali sucho, no ale w czym mogę pomóc? No wie pan, ona mnie zaraz za rękę do kuchni, kawa mi zrobiła, ciastko mi dała, go do tytułu poczekaj i będzie w porządku. No i ten doktor go, wie pan co, ja tak to nie bardzo wiem, w czym mogę panu pomóc. No panie doktorze, no ja też nie wiem, no ale jest to normalne. No wie pan, no czasem się tak zdarza. Chłop taki troszkę ze spuszczoną miną wrócił do domu, patrzy, a tam taka sama sytuacja. Zaś baba z cudzym chłopem w łóżku wzięła go na kawę, więc zaś poszło do doktora i mu zaś to godo. Panie doktorze, to jest nienormalne. Już tak ze 6 dni dziennie co przyłaża do domu, to moja z innym chłopem w łóżku i zawsze mnie bierze za ta rynka do kuchni i robi mi kawa. Godo, wie pan co? Już panu to godą wcześniej, że ja nie bardzo jest w stanie tu pomóc, tu może psycholog, ale ja nie bardzo. No bo jak to na zdrada, ja mogę pomóc? Proszę pana, panie doktorze, ja się nie chciał spytać, co z tą zdradą i no wie pan co, ja się chciał spytać, czy ja tyle kawy mogę wypić. Do you speak English? Sprechen Sie Deutsch? Говорите по-русски? Parlez-vous français? Mein Gott! Bercik, co? My by się jakiego języka musieli nauczyć. A po co?
Jak po co? Patrz, on umiał cztery, a z nami się nie pogodą. Pra? Toć. Trzy balony. Małżeństwo. Moi znajomi, 2 lata po małżeństwie. 2 lata. Łaził do knajpy, pił. Ona mogła do niej iść do tej knajpy. Kup te piwo, przyjdź do domu, połóż na stół. Ja już do świętego spokoju z tobą je razem wypijam. Nie dało się. On go do krótko. Kochanie, nie jakoś w tej knajpie lepiej pasuje. Przychodzą walentynki 2013. Reklamowka piwa przynosi, kładzie na stół i go do, kochanie, od dzisiaj nie ma knajpy, u nas zemdlała. Go do, Panie Boże, ty na lot się proszę o to, żeby nie szedł do knajpy, on dzisiaj przyniósł piwo do... Go do, kochanie, nie być nerwowo, ale za 3 godziny do naszej chałupy przyjdzie mój kolega. Zaczęło się! Go do, kolega, jogimpa nie pomalowano, włosy nie zrobione. Cały dzień łaża w zopasce potarganej. Wleź się do izby. Okna nie pomyte. Gardiny już nie są białe, no blank czorny. Idźcie do kuchni. 2 tygodnie krum leży niepomyty, bo nie ma na to czasu. Otwórz się łazienka. Tam jest hołda praniu. Białe, czorne, nie wiadomo o co chodzi w tej łazience. Dywany niewyczepane. Podłogi niepowycierane. A ty mi godasz, że za 3 godziny przyjdzie tu twój kolega, a go do, kochanie, nie denerwuj się. Mój kolega za niedługo się żeni. I chcę mu pokazać, jak będzie miał po tym. Nie ma lekko. Grałem kiedyś taką imprezę. Przez całą imprezę nikt mi nie chciał klaskać, słuchajcie, nikt. Ale tak patrzę, pod koniec imprezy jest, w kącie, siedzi taki stary, niedoleczony upa, taki dziadek. I słuchajcie, tak wyglądało, jakby nam mi ubrało. Więc my po skończonej serii pobiegliśmy do niego, zaczęliśmy mu dziękować. Dziękujemy ci, dziadku, dziękujemy ci, upa. Jedynie ty doceniłeś nasze wypociny, te nasze śpiewanie i tak dalej. A ten dziadek tak zwyka popatrzył na nas i powiedział tak. Co w tasie z kalcoki? Lufka mi się zapchała. Tak było. Kochani, ja naprawdę lubię kobiety. Ja cenię kobiety. Naprawdę, kobiety są cudowne. No jaki byłby świat bez kobiet? Na pewno nie tak piękny, nie? Kochani, ale wiele kobiet jest takich zapolić i uciec. Nie? Jest tak. Zapolą i uciekną, a to hitaj mnie. Dobrze, słuchajcie, on tak powiem szczerze, że mam nadzieję, że się nie obrazi Ginek, bo dzisiaj opowiedział mi, zresztą on opowiada ten kawał co jakiś czas. Słynna historia o parze, fest zakochanej parze, co gadają, to już słuchaj, na tych zolitach, co to będziemy robić, no, to już wiecznie różańca rzekać nie idzie, pobawimy się w chowanego. Dobra, mogę się bawić w chowanego, ale dobra, ja cię znojda i co? No, jak mnie znojdziesz, byda twoja, no to już, a jak cię nie znojda, no to byda za szafą. Muszę wam coś powiedzieć, oni to najwyżej wytną, ale muszę wam powiedzieć, jak my sobie jechali, Waldi mi się do czegoś przyznał. Powiedział mi tak, on miał problem, on miał poważny problem. Padł mi, wiesz co, ja nie wiem, co się dzieje, ale jak się kocham z moją żoną, to słysza w uszach szumy. I padł, Waldi, wiele ty mąż lat. Powiedz im, wiele mąż lat. No, wiele mąż lat. Dużo. Dużo. No, i padł, i co? W tym wieku to co byś ty chciał słyszeć? O, klaski! Od razu mi się przypomina takie 20-letnie małżeństwo. Leżą pod kołderką, atmosfera taka sexy. No i nic stąd, nic owąd, od dłuższego czasu nie było nic, a mąż wkłada rączkę pod kołderkę, przytula się do swojej żony i tak leciutko pod nóżkę, tutaj pod plecki. Ona bardzo zdziwiona, ale zadowolona niesamowicie, nie? I nagle je runie przez to. No mówi, Hyniek, co się dzieje? Nic, znalazł rzek pilota. No, żona leci do męża, mówi, kochanie, kochanie, zdała w prawo jazdy, w końcu cały świat nasz. On się tak na nią patrzy, a ten czy tamten?